Two to the one from the one to the three I like good pussy and I like good trees Smoke so much weed she wouldn't believe And I get no ass than a toilet seat Wszystkim z tej strony Martyna witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Star Stable aktualizacji. Jak zawsze pozdrawiam wspierających i wszystkie osób, które na kanał wchodzą. Jest teraz godzina 13.27, kiedy ja to nagrywam i słuchajcie, weszły zadania związane z zajazdem pod wilkiem, co Um, bardzo mnie cieszy, bo w sumie to teren dość stary, miejscówka dość stara. Um, jak wiecie, ostatnio zaczęłam grać ojezu, ale super wywaliłam! Ostatnio zaczęłam grać w grę od nowa i mega dużo mi się, że tak powiem, rzeczy um, ukazało. Przypomniałam sobie, że ten zajazd w ogóle istnieje, a tu nagle się okazuje, że będą z nimi zadania. Um, z ważnych informacji to chyba jeszcze to, że na emeryturę przechodzi kwarter e, drugiej generacji. I to chyba wszystkie konie. I jak chcecie je sobie zatrzymać, to je sobie po prostu kupcie, bo macie jeszcze trochę czasu do 17 sierpnia. No i następna rzecz to jakaś letnia zabawa na plaży. Tak naprawdę to tyle. Nie wiem, czego się totalnie spodziewać po zadaniach na zajeździe. Macie do nich dostęp wtedy, kiedy zajazd jest skończony. Ale ja nie wiem, czy chodzi o to wtedy, jakby o ten moment, kiedy zajazd jest dosłownie skończony, że. Zapraszamy tutaj kucharza i wszystkich, czy tylko jak pomagamy Ediemu tutaj sprzątać i on ma tą swoją śmieszną czapkę. Witaj Manuela, Za jest pod wielkiem obecnej gości przybyszów z zagranicy. Chciałabym powiedzieć, że wszystko idzie dobrze, ale wygląda na to, że coś ich niepokoi. Nie chcą mi powiedzieć o co chodzi. Możesz z nimi porozmawiać jako karczmarka, chcę zapewnić im jak najlepszy pobyt, ale nie chcą mi powiedzieć, co jest nie tak. Może nie chcą być grzeczni. Okej, okay. mi się co chwilę słuchajcie, ślina, Ja najdopierają się nako. No, chwileczkę, ukam i pewnie wy to słyszycie. Zestresowana matka, jaki mód w ogóle. W sensie podoba mi się to, że ten, że. Um, że dosłownie jest napisane: Zestresowana matka. okej. Okay. Posłuchaj, że opowiem ci o turystach, których gościmy. Potem możesz ich zapytać, co im dokucza. Aż pięć w ogóle, słuchajcie, do gry. Mi się wydaje, że to będzie kolejny quest, który nie będzie jakimś super nowym questem, tylko będzie, słuchajcie, w trakcie questów, jakby dla osób zaczynających. Członkowie rodziny, która tu gości od jakiegoś czasu się sprzeczają. Niewiele udało mi się usłyszeć, ale wygląda na to, że nie mogą się zdecydować, co zrobić z wolnym czasem. Może przydałaby im się opinia kogoś z zewnątrz. Jasne. Mrukliwa botaniczka. Jednym z naszych gości jest botaniczka przyszukająca najbliższe tereny w ramach swoich badań. Szuka również miejsca do zorganizowania konferencji. Eda to cieszy, bo być może przyjedzie do nas jeszcze więcej gości. Widziałem, jak ta botaniczka mruczy i mam roczę coś pod nosem, szczególnie w bufecie. Martwię się, że coś jest nie tak z jedzeniem, które podajemy. Możesz się zapytać, co się stało, gdy ja próbuję. Mówię, że wszystko jest dobrze, więc wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć przez grzeczność. Jezu, słuchajcie, nie mówienie czegoś przez grzeczność jest tak znane. Witaj Skarbie, w czym Ci mogę pomóc? Przepraszam Skarbie za głośno gadamy, tak właściwie to jesteś może stąd przydałaby nam się pomoc. Podróżowaliśmy po Jorwiku sprawdzając różne stajnie, żeby zdecydować do której wysłać nasze córki kolejnego lata. Nasz pobyt wliczaliśmy kilka dodatkowych dni na wypadek gdyby zdarzyło się coś nieoczekiwanego, więc zostało nam parę wieczorków bez planów. Możesz polecić jakieś relaksujące aktywności, wolelibyśmy już więcej nie jeździć. Przecież na Jorwiku najlepiej jeździć konno. No przecież, jezu, jakie alternatywki fajne. Wasza matka jest zmęczona jeszcze, niemdostani. Proszę, uszanujcie to, powinniśmy znaleźć sobie inne zajęcie. Ale tato, orety znowu się zdenerwowały. Muszę spróbować się uspokoić, ale daj nam zdać, jak myślisz, co moglibyśmy robić w okolicy. Zanim odjedziesz, tamten człowiek chyba chce z tobą porozmawiać. O, oh, Eri! Edi, czy ty widzisz, co się tu dzieje w ogóle? Ale imba. Wszystko słyszałem Manuela, koniec końców nie są zbyt dyskretni. Ruszmy głową i rozwiążmy tę sytuację. Nasi klienci szukają zajęcia w okolicy. Tak samo na pewno będzie z gośćmi przebywającymi na konferencje, którzy mają kilka godzin dla siebie. Jakie aktywności na wolnym powietrzu możemy zasugerować? Czas ruszyć głową, byleby się nie przegrzała? Wow, tutaj słuchajcie, aż dycha O nie, o co on ma na głowie? Nie! Aha, jestem gotów. Teraz pomysły mogą swobodnie płynąć do mojej głowy. Wiele hoteli, i zajazdów, na stanowisko ma stanowisko z broszurami, w których można znaleźć różne wydarzenia i aktywności. My też możemy coś takiego zrobić. Na wzgórzu jest miejsce na grilla. Zrób kilka zdjęć, a ja zacznę pisać. Muszę dodać opis drogi prowadzącej do celu. Informacje o tym gdzie sprzedajemy jedzenie i koszyki. Dlaczego tu jeszcze jesteś? Idź zrobić zdjęcia telefonem. Twój telefon nie ma dobrego aparatu. Co to za antyczna cegła? Myślałam, że wszystkim dzieciakom zależy, żeby mieć najnowszy model i markę. Dobrze, możesz pożyczyć mój aparat, ale oddaj go, gdy skończysz. Okej, okay, ale ja bym chciała jeszcze pogadać tutaj z tą panią botaniczką. Hmm, o, cześć. Okej. Okay. Wyglądam na zmartwioną i zastanawiam się, czy ma to związek z zajazdem? Cóż, po części. Posłuchasz, co mam do powiedzenia? Mm, no. Matka natura jest wspaniała. Pobliski las Zielonej Doliny jest na to dowodem. Ale zasoby natury się wyczerpią, jeśli się będziemy je wykorzystywać bez opamiętania. Przybyłam tu badać lokalną florę. Niektóre dzikie rośliny spotyka się coraz rzadziej. Get, pogorszyło sytuację, ale nie tylko oni są winni. Mm. Możemy jakoś pomóc Tak się składa, że rozważam kilka pomysłów W menu zajazdu pod wilkiem znajduje się pewna roślina Jorwicki dziki tymianek w dziczy roślina ta powoli już zanika, ale łatwo ją uprawiać I się wie się jak Nasiona tej rośliny powinny zacząć już dojrzewać Więc mam zamiar zebrać trochę tego i oddać je do zajazdu Jednocześnie przekazując moje opinie Na temat tego jak można dbać o równowagę ekologiczną Chcesz pomóc? To bardzo miłe z twojej strony o, Nie widzieliście? Eee, dzięki, skoro masz konia i poruszysz się znacznie szybciej ode mnie Może zbierzesz dla mnie trochę nasion weź tę listę, żeby wiedzieć, czego szukać. Słyszałam, że odpowiednie rośliny rosną w pobliskim lesie. Pobliski las, jak bardzo pobliski las, no nie tak daleko, słuchajcie, trochę tam gdzie się Starszeń kiedyś woził. No to jadą jadą świry, słuchajcie. No to bardzo ciekawe, w sensie znowu tutaj zahaczamy o jakąś tematykę ekologiczną. Zauważyłam, że to jest rzecz, która strasznie SS okręci, ale podoba mi się to, że tam była też chyba jakby odpowiedź w stylu, ale przecież czemu porównujesz nas do Get? I, I to było takie prawdziwe, takie manuelowe, ale wiecie co, nie, aha, o, nie to chciałam zebrać, okej, okay. no mam przystajki czasami, słuchajcie, o, okej, okay, tutaj jest, nie wiem ile ona będzie chciała tych nasion, ale to ciekawe, że szukanie nasion, to jeszcze ciekawe czy znajdę jakieś, ta roślina jeszcze nie wydała nasion, hmm, okej. Okay. Mówiła, że widziała, wie jak to wygląda, ale nie mogła się przejść kawałek i tego pozbierać. Tylko ja to muszę za nią zrobić. O, dobra, mamy. Trochę mamy. No, powiem Wam ciekawe. Ciekawe, interesujące. Tak jak mówię, ciekawi mnie też bardzo, w jakim etapie, jakby grania oni to wrzucą. Bo z tego, co tam było napisane, to wtedy, kiedy już skończymy, jakby pomoc na tym zajeście. Tylko teraz pytanie, tak jak mówię, bo. Um, sorry, za to ciągłe przełykanie śliny. Po prostu co chwilę mam ślinotok. Jest taki moment, gdzie słuchajcie, jak. Um, nie chcę Wam za bardzo spoilerować, ale po prostu, jak um, budujecie most do Jarlem i przychodzicie sobie do zajazdu, to tam Ed was prosi, żebyście porobili kilka rzeczy na zajeździe, poszukali czegoś, posprzątali tam. No i niby wtedy zajazd już jest gotowy do pracy, ale jak już macie chyba dud po jakimś dłuższym czasie, ee, to bierzecie tego śmiesznego Neandertalczyka. Jeżeli się nie mylę, i yy, Waszym zadaniem jest zrobienie z niego kucharza, więc nie wiem, czy dopiero wtedy, czy, czy nie. Tak samo nie wiem teraz na jakim etapie levelowym ma się dud. Prawdopodobnie dopiero się, słuchajcie, dowiem, bo na drugim końcu mam poziom 11 i robię tylko fabułę jeśli mogę, a jeżeli robię poboczniaki, to pierwsze lepsze, które mi wpadną po prostu do głowy, bo ja jestem fanką uczyszczenia całego terenu, na którym gram, yy, dlatego, no, powiem Wam, yy, no ciekawe, no. Nie wiem, ja się cieszę, że dodają rzeczy do terenów i miejsc, które już od dłuższego czasu tutaj są, a nie tylko do nowości, albo wiecie, te zadania w stylu: o, popromujmy nowe konie. Nie wiem, na przykład z tymi chyba lucytańskimi było, było takie zadanie z końmi, że, o, jaki super koń, coś tam, coś tam. Muszę się upewnić, że masz się na się właściwej rośliny. Tak, zgadza się, rwiski, Dziki Janek. Dziękuję za pomoc. Nie ma sprawy. Powinna być już gotowa, żeby porozmawiać. A, powinnam. Być już gotowa, żeby porozmawiać z właścicielem zajazdu. Powinnam? To w tym wypadku kluczowe słowo. Kość mi się wydaje trochę ekscentryczny i emocjonalny. Nie wiem, jak najlepiej do niego podejść. Znasz go? W takim razie, czy mogłabym prosić cię o kolejną przysługę? Porozmawiasz z nim i sprawdzić, czy był otwarty na pomysł zmiany swojego zajazdu na bardziej ekologiczne? Eli chyba nie będzie z tego powodu zadowolony, ale najpierw zrobię mu to, słuchajcie, te zdjęcia. Tylko czekaj. Ten, ten. Mm... Bo on mówił, że na górze tutaj jest to nie jest przypadkiem tutaj gdzieś przejście. E... Aha, tutaj! Ej! A dosłownie! Ej, jak ładnie to wygląda! Ale ładne, on To Dosłownie, całkiem niedaleko jest przecież ta kotlina strażnika strażników, strażnika. Pamiętam, jak śmialiście, jak powiedziałam kotlina strażaków. Ale to chyba gdzieś tam z tyłu, no nie? Wiecie, tam gdzie są te wielkie figurki e, koni, um, że tak powiem. Nie wiem, podoba mi się to. Podoba mi się to, lubię te zadania. Są bardzo entertaining i wydaje mi się, że dla gracza nowego będą super, a dla staruszka takiego jak ja to też się, słuchajcie, wczuwam głównie dlatego, że po prostu fajnie się gra, fajnie się robi. Znowu tak czuję się, jakbym zaczynała grę jak wtedy. Wiem, że strasznie o tym dużo gadam, ale powiem wam, wczułam się w zaczynanie Okej, okay. Edfield. Nie mogę w ciebie kliknąć. Zadanie na przyszłość. Manuela, no mam kolejny świetny pomysł na biznes. O nie. Zrobione? Pokaż no te zdjęcia. O super, kocham to. Mam świetny pomysł na aktywność dla turystów, która z pewnością zadowoli wielu gości zajazdu pod wilkiem. Tak, łącząc koniec z ekoturystyką, zajazd powinien odpowiadać zainteresowaniom osób odwiedzających Jorvik. Zawarłem umowę z ludźmi na farmie złotego ostroga i poprosiłem ich o przygotowanie mojego wyścigu dla początkujących jeźdźców. Niestety część sprzętu została dostarczona tutaj zamiast do organizatora. Chcesz porozmawiać o rozwoju zajazdu? Cóż, muszę dokończyć obecne sprawy zanim zacznę myśleć o kolejnych. Mm. Co ty na to, aby w międzyczasie dostarczyć sprzęt i wypróbować tor wyścigu? Yy, Potrzebuję, buzia, coś to źle jego nie wysłucha. Tak dobrze wyszło, ale jedno miejsce to za mało. Ludzie lubią mieć wybór. Podobno tubylcy często znają wszystkie najlepsze miejsca. Zapytasz panią Pike, czy wie, że są jakieś dobre tereny piknikowe w zielonej dolinie. Poza tym, droga była nieprzejezdna przez jakiś czas, więc wypatruj wszystkiego, co mogłoby utrudnić turystom przemieszczanie się po zielonej dolinie. Zwróć też uwagę na to, co mogłoby pomóc. Okej, okay, czyli praktycznie wszystko. okej. Okay. Wszystko pomiędzy um, tak naprawdę zajazdem i Jarlheim, i, i z tego co widzę, e, urodzajnymi hrabstwami jest dla nas miejscem potencjalnym zainteresowania naszego. E, no fajnie, fajnie, podoba mi się. I ciekawe, że w sumie robimy dwie rzeczy na raz. Powinno e, pomóc turystom w znalezienie celu ich podróży. No okej, okay. a, a, a jakie to ma znaczenie, przepraszam bardzo. No, ale dobra, to. No. E Okej. Okay. Uznajmy, że rozumiem. OMG! się ma! Nie da się nie zauważyć. Ale wnioski Manuela. Eee. Oh, no. Połóż to tam, proszę. Tam, czyli gdzie? A tutaj, dobra. Żeby straszyłam, że czegoś nie wzięłam, jak do niej jechałam. Dobra, odłożyliśmy rzeczy. Dzięki za dostawę. Mogę Ci jeszcze w czymś pomóc? Jesteś z zajazdu pod wilkiem i chcesz przetestować trasę wyścigu. Świetnie. Tak trudno, te trudno tak z niczego zrobić coś twórczego, więc porada kogoś doświadczonego na pewno się przyda. Pan Filip przyszedł do mnie po zawarciu porozumienia z Angusem i idąc z farmy Złotego Ostroga. Nie znam szczegółów, ale mamy nadzieję przeciągnąć do zajazdu trochę gości. Zarządzanie torami wyścigowymi na farmie Złotego Ostroga... Y Aha, zarządzam, to ta typiarka. I dobrze znam teren Zielonej Doliny, więc zostałam poproszona o przygotowanie nowej trasy dla zajazdu pod Wilkiem, ale dość gadania. Wyglądasz jakoś, kto bez problemu ukończy tę trasę, więc będę Ci mierzyć czas, żeby podnieść... Oczywiście! Mam wyjście w ogóle, słuchajcie? Czy ja mam wyjście? Nie no, nowy wyścig też dla początkujących, spoko rzecz. Widać, że to będzie chyba dla nowych graczy, słuchajcie... I w ogóle kichać mi się chce okropnie. Piszcie, co tam u Was, bo mamy już środę, bardzo fajny dzień. No i kichnęłam, skończyło się. Chciałam, słuchajcie, pogadać o tym jak środa może być fajna, ale kichnęłam i skończyła się, dobra zabawa. Trochę mi się tutaj te zadania mieszają, bo tam jest pani rybna pike, a ja bym chciała do niej iść, a nie pójdę. Ale napiszcie, jak wam w ogóle tydzień mija, bo już jest środek tygodnia. Ja wam powiem, że pogoda u mnie jest okropna. Dostałam okresu, więc czuję się jak kopnięta, po prostu jedyne co bym robiła to siedziała i oglądała serial Ale słuchajcie, dla tych co nie wiedzą i dla fanów Genshin Impact, dzisiaj o 20.00 robimy live z okazji nowego update'u Który siądzie i będzie też okazja na wishowanie na wizji, więc jedna osoba na pewno będzie wishować Więc bardzo serdecznie was zapraszam dzisiaj na 20.00 tak, na 20. Mam nadzieję, że pogoda nam nie przeszkodzi i będę mogła tego live odpalić, bo ostatnio często wywalają mi prąd, głównie z tego powodu. Super. E, udało nam się, chociaż Angel sobie trochę dobije do poziomu. Dobra robota, nie? Żeby były jakieś wątpliwości, że ci się uda, muszę jeszcze trochę rozbudować tor wyścigowy i zmienić przeszkody na coś bardziej pasującego do scenerii. Łatwiej przynieść kilka subków niż całe kłody, wiesz? Później przydałoby mi się jeszcze twoja pomoc, jeśli będziesz mieć czas, ale na razie wielkie dzięki. Na razie wielkie dzięki. To brzmi interesująco bardzo, ale okej. Okay. Um. Ciekawe, czy będziemy jeszcze do niej wracać, bo Ed stwierdzi, dobra, nie mogę z Tobą dalej gadać i nie mogę posłuchać tego, co masz do powiedzenia, bo teraz masz przewieźć wielkie kłody. Boże, jak to jest pięknie, słuchajcie. Naprawdę ja żałuję, że tutaj tak nieczęsto przychodzę. Ale łatwo ją obejść. Wow, ale, ale w ogóle, Manuela, ty jesteś taką mistrzynią dedukcji, że chyba innej nie znam. Eee, w sam raz dla turystów. No tak, Zielona Dolina jest naprawdę ładna. Nie ma co gadać. Bardzo łatwo się tutaj poruszać. W sensie, gorzej, jak się zgubisz już w samym lesie. To już może być problem. Witaj, co mogę dla Ciebie zrobić? Ed poprosił Cię o rozmowę ze mną na temat tego obszaru. Cóż mamy miejsce na grilla i ładny teren obok naszego domu, na którym można zorganizować piknik. Na pewno nie mielibyśmy nic przeciwko większemu ruchowi i towarzys towarzystwu, szczególnie jeśli goście byliby zainteresowani łowieniem ryb. W Lesie jest też miejsce z przepięknym widokiem i się potrzebują trochę prywatności. Biedna ryba, jak mi je szkoda w tym momencie. Hej, okay. pozwól, że pokażę ci te miejsca na mapie. Tobie i gościom będzie łatwiej tam dotrzeć. Niestety na mapie nie widać mniejszych dróżek, ale może je narysujesz albo zrobisz zdjęcia, żeby pomóc turystom znaleźć drogę. Uważaj na siebie. Okej. Okay. I understand. Proszę bardzo. Hej, tych zdjęć będzie naprawdę, naprawdę sporo. E Tutaj nie wiem, czy to jest na terenie bardziej domku, czy to jest tam z tyłu, bo słuchajcie, złapałam się na tym, że totalnie nie umiem się poruszać po jarwiku. A, tak, tutaj jest rzeczywiście miejsce do piknikowania. Fajnie, że babka udostępnia swój dom. E, widać, że to jest takie turystyczne. Ej, mega mi się podoba to, że to zostało, wiecie, tak połączone jeszcze z panią Pike. Pike, Pike. Pike. Nie wiem, nie wiem, jak wy to czytacie. Pike, Pike. I, i że w ogóle pojechaliśmy dalej. Niezwykłe drogowskazy po lesie. Czyli nic nie będziemy przynosić, po prostu wszystko będzie jakoś tłumaczone, że o, widzi Pani taką wielką kłodę, którą trzeba obejść, może ona blokuje Pani drogę, ale da się przez nią przejść, jak się Pani postara wyjątkowo, chociaż będzie Pani wiedziała, że idzie Pani dobrze, no, kocham te poradniki. Poradnik, poruszaj się po Jorwiku by Manuela skorzystać, do... o Boże, mój koń się zbugował mi w aparacie, Nie. O, nie chcę słuchajcie robić żadnych cięć, bo chcę, żebyście widzieli te zadania od początku do końca, bo to chyba pierwsze takie, które są poboczne i są fajne. Wydaje mi się, od czasów zadań z mają, bo te zadania z mają też były chyba jednymi z moimi bardziej ulubionych zadań pobocznych, yy, bardziej przyjemnych dla mnie yy, i te też są naprawdę naprawdę. O jest domek na drzewie nawet słuchajcie. Czy nie będzie spinał ten domek na drzewie? Czy on tam powinien być? Ja pamiętam, jak e, kiedyś miałam tam zadania i musiałam tam wchodzić i zawsze się gubiłam, nie mogłam go nigdy znaleźć, nie wiem, czy mieliście tak samo. Ej, tutaj w ogóle gdzieś było miejsce, gdzie chyba lisa e, została, że tak powiem. Wiecie, gdzie był ten kontur e, lisy, wydaje mi się, że gdzieś to tam było. Ale może teraz mam laga mózgu. Nie wiem, słuchajcie, ja przez to, że zaczęłam grę od początku na innym końcu, to mam tyle wspomnień, tyle jakichś randomowych rzeczy mi przychodzi do głowy tym bardziej kiedy poruszam się na tym końcu, gdzie wszystko mam prawie zrobione prócz tam kilku no możecie praktycznie zobaczyć, że tego nie robię bo nie mam odpowiednich koni to raczej jest tylko, o mój Boże jak ja mam tam teraz pojechać uaa, super się poruszam jestem super szybka o nie Dobra, jedź. Proszę cię, jedź. Nie rób wstydu, tylko jedź. Możecie zobaczyć, ile nie mam zrobionych rzeczy. Głównie są to y, zbierajki na ten moment, a, a, a to chyba wszystko. Tak, y, jeżeli chodzi na przykład o kolekcję, to nie mam wszystkich gwiazdek, ale za to mam wszystkie pająki, y, wszystkie pocztówki, y, wspomnienia Katrin, tutaj mamy bibliotekę, z ciennikami, osiołki i brisiego, cokolwiek to jest. Ale to chyba też była jakaś zabawka, prawda? Więc wy możecie napisać na jakim etapie gry jesteście, bo znam osoby, które kokszą grę, nieważne jak ciężkie to jest. A uderzyłam się, a ja wam powiem, że nie byłabym totalnie w stanie tej gry, że tak powiem, tak. Okay, by jesteśmy już u Eda i nie mogę go kliknąć. Okej, okay. um, wy śmienicie jesteś w jednym kawałku, porozmawiajmy teraz o tym, jak zachęcić więcej gości do zawitania y, w zajeździe. Nie. Witaj z powrotem, udało ci się znaleźć więcej malowniczych terenów piknikowych? Nie. Jedna z osób przybywających w zajeździe ma sugestie na poprawę mojego biznesu od strony ekologicznej. Nie mogę nic obiecać, ale porozmawiać możemy. Prześlij ją tu. Oh no! To stresujące. Czemu ona idzie bokiem w ogóle? Okej, okay. powinnam zostać w pobliżu. Pomysł rozmowy z Edem ją stresował. Yes, you need to do this. Oboje mają nie tej miny. Zobaczymy, co poszło nie tak. No, wydaje mi się, że mogło pójść wszystko nie tak. O, cześć Manuela. Wyglądam na za Manolet. Powiedział mi, że całą rzecz dostaje od dostawców. To logiczne. W końcu kucharze sami nie chodzą po czy w poszukiwaniu składników. Tak mi głupio. Przepraszam, że zmarnowałam twój czas na zbieranie nasion. Jak już mi się wydaje, że rozwiązałam jakiś problem. To świata poza tym nie widzę. <laughs> nic straconego, teraz już wiem co grozi tej roślinie i ogranicza kupno. To, że raz się nie udało, nie znaczy, że cały pomysł był błędny. Czemu by nie przekazać tych nasion informacji pani Pike? O, dobry pomysł, Manuela, dostarczysz te nasiona. Tak, bo prawdzie to trochę mi głupie, i powiem, zastanowić się, zanim pognam na złamanie karku, żeby rozwiązać kolejny problem. Słuchajcie, musiałam aż upić łka wody, bo czuję się okropnie. <laughs> Pst, porozmawiajmy zanim odjedziesz. Zanim odjedziesz, mam coś do powiedzenia. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co pani Pike może zrobić w temacie zagrożonych roślin. Możemy tylko uświadomić jej sytuację. Jak pewnie wiesz, ona jest rybaczką, nie farmerką. To chyba przesada zakładać, że będzie uprawiać te rośliny w ramach swojej działalności. Ale przesadą jest też zakładać, że tego nie zrobi. Koniec końców, gdybym trzymał się tego, co ludzie myślą, nie zostałbym się tak wyśmienitym biznesmenem i przedsiębiorcą. No mój Boże. Na przykład ty. Ech, nieważne. Nie powinienem marnować więcej czasu na cz czegadanie, gdy muszę wciąż myśleć o tym, jak rozwijać swój biznes. To jest jakaś dziewczyna, ta, która tak macha od dłuższej chwili na nas patrzy. Podejrzewam, że macie coś do powiedzenia. Wow. Okej. Okay. Um, proszę mnie wpuścić. Udało ci się zrobić jakieś ładne zdjęcia? Tak. Ładnie, bardzo ładnie. Te piękne zdjęcia na pewno zachęcą zmęczonych wędrowców, marzących o spokojnym pikniku w grillu. Ehm... Um. Przepraszam, czy te tereny są publicznie dostępne, ależ oczywiście, a każdy z Wikusi czymś innym, które byście polecili. Ehm... Powiedzcie do lasu, wydaje się, jakbyśmy byli w innym świecie. To rzeczywiście brzmi cudownie. Bardzo dziękuję za podpowiedź. No i super, mają wakajki. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Dzięki mojemu zmysłowi biznesowemu oraz Twojej chęci pomocy topiliśmy swego i zapewniliśmy gościom rozrywkę które mają już cel podróży, do teraz potrzebują tylko jedzenia, żeby cieszyć się wycieczką. Odbierz koszyk piknikowy ze stanowiska za zajazdem na wzgórzu, ale nie z tym miejscem na grilla i wręcz go rodzinie. Ja dokończę broszurę, żeby znaleźli drogę. Okej. Okay. Bardzo mi się to podoba. Trochę szkoda tych zadań z tą... To w się sensie szkoda mi tej typiarki, tej ekologicznej typiarki. Ale super stanowisko. Bo jakby nie patrzeć, no... No pomysł miał fajny, ale to też, wiecie, tak fajny pomysł na zadanie, a po chwili nie, no przecież kucharz nie będzie sam zbierał roślin, no ale why not w sumie? Why not? Czemu nie pogadać z panem kucharzem? Tylko wiecie, gadamy tutaj z Edim. O koszyk piknikowy. dziękuję, to wspaniały prezent. Wielkie dzięki skarbie za pomoc w znalezieniu nam zajęcia. Eee, okej, okay. Anna, teraz z tobą mam pogadać. Ed mówi, że poprosił Cię o zrobienie zdjęć i opisania pobliskich terenów, na których goście mogą urządzić piknik. Widziałam też, że rodzice z kłócącej się rodziny wyglądali na bardzo zadowolonych, niosąc do samochodu duży kosz piknikowy. Mam nadzieję, że się pogodzili i będą mieli udany wieczór. Dostaćmy, słuchajcie... zestaw grillowy, <laughs> więc okej. Okay. Super, po prostu jestem przeszczęśliwa. Witaj ponownie, masz czas, żeby przetrenować nową wersję toru wyścigowego? Naprawdę będzie super, jeśli przetestujesz mój poprawiony tor. Masz coś do zrobienia na drugim końcu Zielonej Doliny? Bez obaw, nie musisz ukończyć całego wyścigu, jeśli nie masz czasu. Największe zmiany są na początku, więc po prostu sprawdź odcinki, które masz po drodze. A drugą połowę możesz zrobić w drodze powrotnej. <laughs> Będę mogła zawieść babce rzecz w trakcie robienia wyścigu? Okej. Okay. Żartuję. W ogóle, jakie długie opisy są tych questów. Dajcie mi to jeszcze raz. O nie, słuchajcie, aż dzieci krzyczą za... Za drzwiami. Zobieź pani pike na nas zagrożonej rośliny z zielonej doliny, jednocześnie nową wersję toru wyścigowego przygotowanego dla zajazdu. Aaa! Ciężko się jedzie w takich. Ciężko się jeździ. Uwierzcie mi. Ale, ale jest git. Jeszcze mój pies chce wyjść z pokoju, więc dzieją się miliony rzeczy naraz po prostu w jednym momencie. Ale podoba mi się to, że nie będę musiała się cofać, tylko przyjadę sobie jedną część wyścigu. I dojadę do Pani Pajk. Ciekawe, czy będę musiała się do tej typiarki cofać i jej powiedzieć, co są. Jesteśmy już przed Panią Pajk. Pięknie. Nie mamy chyba zadania z tą typiarką. Dostawa? O Rety. nie miałam pojęcia, że jurwiński dziki tymianek, to zagrożony gatunek. Był go wszędzie pełno, nawet jak byłam dzieckiem. Często używamy go do przyprawiania zup i grillowanych ryb. Byłoby szkoda nie móc zjeść tych potraw w przyszłości, więc oczywiście, że zwrócimy na to uwagę. Dziękuję za te informacje, ale co to za nasiona? No właśnie te nasiona. Tak miło widzieć y, troskę o środowisko ze strony zajazdu pod wilkiem. Jesteśmy dumni z tego, co robimy i musimy dbać o środowisko, które tyle nam daje. Ale te nasiona mi się nie przydadzą. Nie mam ani doniczek, ani umiejętności dbania o roślinę, Co to cud, że nasze róże są równo wytrzymałe, jak i zdrowe. Może najlepiej zwróćcie matce na rozrzucając je po lesie. Jedna z osób przybywających w zajeździe chciała, żeby mnie przyjęła, Przepraszam, ale naprawdę nie wiem, co z nimi zrobić. Pewnie nie chcesz jej zasmucić, mówiąc jej prawdę o tym, co tu zaszło. Cóż, czasem niewinne kłamstwo może być najlepszym wyjściem. Sama musisz zdecydować. O, oh. zanim ruszysz, zastanów się, co chcesz zrobić. Wiesz co zrobisz? Co do rozrzucenia nasion, może pojedziesz po lesie z otwartą torbą i pozwolisz, by wypadały podczas skoku w drodze powrotnej do zajazdu. A mogę kolejny wyścig? Ej, to jest... To jest... To je, To jest... Tak, nie mogę... O, oh, ale ciężko się... Aha, w ogóle innym torem ja teraz jadę. Jak ja jadę? Ja, Jezu, pijany kierowca na drodze rozrzuca jakieś nasiona, kiwie, gdzie i kiwie, jak... Nie wiem, czy takie randomowe jakby rozrzucanie nasion w czy jest dobrą opcją. Jeszcze bardziej mi szkoda tej typiarki. Jeżeli gra serio, wiecie, będzie chciała ode mnie podjęcie się wyboru, Czy chcę jej powiedzieć prawdę, że po prostu je rozrzuciłam. Chociaż to też jest dla mnie masakra. Słuchajcie, zbierałam te nasiona tylko po to, żeby je wszystkie rozrzucić. To, to kto jest bardziej poszkodowany? Ta typiarka, która nic nie zrobiła, czy ja? Ja uważam, że ja jestem poszkodowana. Wiecie, już gadam od rzeczy, naprawdę. Ale nie możemy się dawać, słuchajcie. Trzeba twardym być niemiętkim. Trzeba dać jej popłakać, słuchajcie. Pomysł miał dobry. Wiecie co, ja pierwszy raz się chyba przywiązałam do randomowej postaci z Quest'a. Oh no! Najgorsza rzecz na świecie, gdy się dzieje coś takiego. Proszę przeskoczyć ładnie. O, super. Widzicie jak to jest? Ja nawet jeździć tutaj nie umiem. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Obranie natury, warunki spełnione. Jest tutaj ta Molly, mogę jej powiedzieć, że podoba Nie, nie ma jej już. Okej, okay. niech będzie. Och, jesteś z powrotem. O, tak, jak poszło? O, nie, mogę jej powiedzieć? No co? No, nie każ mi czekać, nie umiem czytać. Powiedz prawdę, rozrzuciłaś nasia na polesie. Och, przykro mi, że pomysł da się mnie nie wypalił, ale przynajmniej pani Pike teraz wie, że dziczy w dziczy tej roślinie. Czekaj, co? Że w dziczy tej roślinie grozi wyginięcie. Boże, nauczcie mnie czytać. Cóż, dziękuję za informację. Teraz nie będę się czuła winna z powodu menu w kawiarni. W końcu mogę się odprężyć. Pamiętaj, małymi zwycięstwami też trzeba się cieszyć. Dobry z nas zespół, co nie? Dzięki za wysłuchanie. Chyba jedyne, co mi zostało, to to, po co tu przybyłam. Relaks i wypoczynek. Świetniej ci idzie, stara. Naprawdę świetnie ci idzie. Wygląda na to, że ponury nastrój botaniczki już minął. Dziękuję. Och, zanim, zanim zapomnę, Ed kazał przekazać, że tor wyścigowy przygotowany przez zajazd będzie dla ciebie zawsze dostępny. To tylko zostanie ukończone. Parafrazuję, ale jego słowa brzmiały jak podziękowanie. Okej. Okay. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i pomoc wszystkich, yy, wszystkim z ich problemami. Okej. Okay. Mam nadzieję, że w przyszłości zawitasz jeszcze do zajazdu pod wilkiem, bo odpocząć lub w ramach kolejnej przygody. Super, dostaliśmy 10 plus 30 do zajazdu i patrzcie, jaki ładny czapraczek. Eko Leisure, Ale patrzcie, mam to słownie podobny czaprak, tylko taki szary. Ale się postarali, a to chyba jeden z nowszych, który można było kupić. No dobra, no, ale ładny zielony kolor. Ciekawe, czy da się dostać cały zestaw prędzej czy później i jakoś do tego dobrać. No cóż, słuchajcie, mi się bardzo zadania podobały, jestem z nich mega zadowolona. Trochę było latania, ale tak jak mówię, stare SSO vibe. Latacie, robicie wszystko za wszystkich, ale chociaż wiecie, to ma jakieś tam znaczenie. Nie wiem, czy na przykład ta części z zdjęciami mi się bardziej podobała, niż ta botaniczka, dla której słuchajcie, zbieraliśmy nasiona, żeby później nic z nimi nie zrobić. Ale no cóż, kwesty są różne, i w ogóle fakt, że mogliśmy ją albo kłamać, albo powiedzieć jej prawdę. Ciekawe. Jak jeżeli, wiecie, spojrzycie na młodszych graczy, to może być to naprawdę duży problem dla nich. Na ten moment dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam Was na live'a dzisiaj o 20.00 i widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!